Bardzo się cieszę, że Centrum Zielone ma powodzenie. Przepraszam, że jesteście w pozycji siedzącej, no, tak jak jesteście. Zwykle było to centrum, które miało taką małą garstkę zainteresowanych osób, a więc ja mówię, dobra, ja robię okrągły stół, bo chcemy podyskutować. A tu się okazało, że zainteresowanie jest większe, co jest bardzo dobrym znakiem. Po prostu nasza świadomość się zmienia i tematy zaczynają interesować znacznie większą grupę osób. To jest naprawdę bardzo dobre. Po dyskusji na temat ekofeminizmu i pojęcia troski i takiej osoby, które jeszcze nie dostały, to bardzo proszę, weźcie, tu jeszcze leżą wyłożone takie książeczki, które przetłumaczyliśmy na polski, Odwaga troski, ekofeminizm jako źródło inspiracji, o takiej właśnie zmianie paradygmatu, która jest konieczna. W tej całej zmianie ekofeministycznej, która musi się dokonać ze względu na świat, który nas otacza, zmiany klimatu, utratę bioróżnorodności, cały nasz system, który jest oparty na stałym wzroście powyżej możliwości planety i coraz więcej, coraz szybciej eksploatowaniu i jak Marcin Popkiewicz w swojej książce Świat na rozdrożu nam wykresy pokazuje wzrostu gospodarczego od 200 lat i potem konsekwencji dla środowiska, emisje wszystkiego i tak dalej, bo to są dwie krzywe, które już w tej chwili lecą mniej więcej od początku lat 2000, lecą do nieba, bo wykładniczy wzrost, czyli stały wzrost gospodarczy na tym polega, to jest matematyka. Przy wzroście stałym 3%, co 25 lat się podwaja gospodarka, przy wzroście 7%, co 10 lat się podwaja gospodarka. I to jest tak, najpierw sobie tak powoli rośnie, a potem w pewnym momencie odbija się do góry. I my jesteśmy już właśnie w takim świecie, gdzie to już się odbiło do góry. I dlatego teraz to tak widać i wszystkie te różne katastrofy i tak dalej, wszystko się bardzo przyspieszyło. Więc musimy tej zmiany dokonać i ta zmiana musi się dokonywać na różnych frontach. Myśmy właśnie mówiły o tym koniecznym przejściu z takiego myślenia takiej patriarchalnej gospodarki, całego modelu neoliberalnego, który został wymyślony przez białych mężczyzn, że właśnie opartego na rywalizacji i coraz szybciej eksploatacji, kto szybciej będzie ten świat niszczył, musimy przejść do innego paradygmatu opartego na zaspokajaniu prawdziwych potrzeb i troski właśnie o przede wszystkim o najsłabszych, ale w ogóle o wszystkich, również istoty pozaludzkie i nasze środowisko życia. I w tej całej systemowej zmianie ważną rolę odgrywają w systemie opartym właśnie, gdzie są te dwie strony, czyli z jednej strony producenci produktów, a z drugiej strony konsumenci produktów. To są takie naczynia połączone, gdzie jedni na drugich wpływają. I dlatego mamy ten drugi panel, który jest, wynika z pierwszego, jest kontynuacją, jak konsumować mniej, ale lepiej dla siebie i świata. Ponieważ tak się składa, że w gospodarstwach domowych, jeśli chodzi o modele konsumpcji i co my konsumujemy, to kobiety najczęściej mają bardzo dużo do powiedzenia. To od nich naprawdę bardzo wiele rzeczy zależy w różnych dziedzinach. I te dziedziny żeśmy sobie trochę subiektywnie wybrały. I te dziedziny, o których chcemy rozmawiać, to jest po pierwsze energia, która w dzisiejszych czasach grożącego nam ubóstwa energetycznego i w ogóle problemu z dostępem do ciepła i do energii staje się problemem, więc odpowiedzialna konsumpcja w zakresie energii, potem w zakresie mody, ponieważ ślad węglowy naszych ubrań jest bardzo duży i nie tylko węglowy. Zanieczyszczenie środowiska i wszystkie konsekwencje również społeczne, mówiłyśmy w pierwszym panelu o powiązaniach kobiet północy i kobiet południa, jak konsumpcja kobiet z północy wpływa na, niestety, ma negatywne konsekwencje dla kobiet z południa bardzo często. Więc w przemyśle odzieżowym to jest bardzo ewidentne. Potem mamy kwestię kosmetyków i ich opakowań i wreszcie dojdziemy do kwestii żywności i dlatego tak wybrałam panelistki, żeby mogły o tych tematach mówić i teraz je przedstawię w porządku alfabetycznym. Ewa Badowska-Domagała, która
będzie mówiła właśnie o kosmetykach i odpadach. Jest prawniczką i jest członkinią Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w zakresie polskich i unijnych przepisów dotyczących odpadów opakowaniowych i jest członkiem European Environmental Law Forum. Adela Gąsiorowska, członkini zarządu Warszawskiej Kooperatywy Spożywczej Dobrze, która niedawno została spółdzielnią Dobrze i jest prawniczką również, także mamy wysoką reprezentację prawniczek w panelu. Specjalizuje się w tematach organizacji społecznych, spółdzielczości, partycypacji obywatelskiej, współpracy publiczno-społecznej oraz rzecznictwa i jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie realizuje projekt badawczy poświęcony panelom obywatelskim. Zofia Romanowska jest szefową działu regulacki w Orsted Polska, bo mamy dzisiaj dwóch partnerów takich tego panelu. To są dwie firmy Orsted Polska i Risk Made in Warsaw. Mam przyjemność zostać ubrana przez Risk w odpowiedzialną marynarkę i Antonina będzie mogła nam powiedzieć, na czym ta odpowiedzialność tej marynarki polega. Więc Zofia Romanowska, szefowa działu regulacji w Orsted. Zofia, pokaż się, to ty jesteś, tak? Też prawniczka, numer 3. Na szczęście nie wszystkie są prawniczki. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi energii i wyzwaniami w zakresie prawa, spraw publicznych, biznesu i technologii. I posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami energii, w szczególności sektor OZE. Orsted dołączyliśmy do tego panelu. Jest to firma, która buduje wiatraki na morzu w Polsce, więc się o wiatrakach wie wszystko. Antonina Samecka, właśnie współzałożycielka i prezeska firmy Risk Made in Warsaw, marki, która funkcjonuje, jak pisze, poza trendami i od 2011 roku szyje ponadczasowe ubrania z przyjemnych w noszeniu, przyjaznych środowisku materiałów. Napisała dwie książki, jedną z koleżanką w partnerstwie, autorka książki Modoterapia, czyli po co ci tyle ubrań, o tym jak ubraniami odpowiadamy nasze historie, jak dzięki nim odbierają nas inni i jak my odbieramy samych siebie. I druga książka, Sztuka Szycia, wyjaśnia jak uszyć samemu to, co Risk sprzedaje w sklepie. I Ula Zielińska, posłanka na Sejm aktualnie, czwartej kadencji, dziewiątej kadencji, przepraszam, wiceprzewodnicząca Komisji Środowiska w parlamencie i współprzewodnicząca Partii Zieloni i Parlamentarnego Klubu Koalicji Obywatelskiej PO, Nowoczesna Inicjatywa Polska i Zieloni. I jak pisze w swoim biogramie, działa, by wygrać dla nas lepszy klimat w dobie płonącej Amazonii, Syberii, Afryki oraz topniejących lodowców. Chcę wiedzieć, że robię wszystko, co mogę dla ratowania ludzi, zwierząt, przyrody i planety. Także taki mamy fantastyczny panel i zaczniemy od energii. Ulę Zielińską zaprosiłam przede wszystkim po to, żeby nam powiedziała, dlaczego została prosumentką, czyli producentką, konsumentką i producentką energii, założyła sobie i kupiła i założyła, zainstalowała panele fotowoltaiczne na swoim dachu. Dlaczego to jest ważne? Urszulo, tutaj masz mikrofon. O, proszę bardzo, w Sejmie. Dziękuję bardzo. Od razu wyjaśnię, że nie jestem posłanką od 9 kadencji, jeżeli tak zrozumieliście, bo to jest obecna kadencja Sejmu jest właśnie, ma numer 9, a ja jestem posłanką pierwszej kadencji, także od razu wyjaśniam, jakbyście chciały pytać mnie o te poprzednie kadencje, to obserwowałam je pewnie tak jak większość z was z boku, z zewnątrz, spoza parlamentu. Dlaczego założyłam panele fotowoltaiczne? Ja na co dzień mieszkam w malutkim mieszkaniu w bloku w Warszawie, ale mamy z rodziną taki mały domek drewniany na Podlasiu, po pradziadku. I tata, on był opalany, tak, znaczy ogrzewany dosyć tradycyjnie, w sensie był tam taki kominek na drewno tradycyjny
I oprócz tego włączaliśmy, będąc tam, elektryczne tak chyba grzejniczki. No i tata chyba po pierwsze zawsze, kiedy tam zimą musiał pojechać i ogrzać ten domek, napalić, to bałyśmy się o niego po prostu z mamą, bo wspominam w takim zimnym domku, kiedy się rozpala pierwszy raz od paru tygodni, to on po prostu, no to jest jak w wędzarni nagle się robi i my kiedyś, pamiętam, wydzwaniałam tam po sąsiadkach, bo nie mogłyśmy się do niego dodzwonić, mało na zawał serca nie zeszłam ze strachu, co się stało, tata nie odbiera, a pojechał tylko napalić w tym cholernym kominku. A później jeszcze na dodatek tego okazało się w styczniu chyba, że dosłownie jedno włączenie takiego elektrycznego piecyka na jeden weekend, tam może ze dwa weekendy w zimowe miesiące. Tata mówi, wiesz co, rachunek 1000 zł? Za takim, po prostu jakieś szalone rachunki zaczęły przychodzić. No więc ja pomyślałam, trudno, dobrze, te panele dosyć dużo kosztują, ale trzeba to zrobić z tylu różnych względów, że i zdrowotnych, ekologicznych, klimatycznych i oszczędnościowych finalnie, więc swoje oszczędności zainwestowałam w takie panele, 3 z kawałkiem kilowata i teraz z taką absolutną przyjemnością patrzę na to, ile tam się wyprodukowało energii. Od tamtej pory założyłam te panele w marcu tego roku. Od tamtej pory nie dostałam żadnego rachunku za energię i się zastanawiam, dlaczego. No bo rodzice korzystają z tego domku praktycznie no, każdy weekend, zwłaszcza latem, i korzystali. I nie dostałam żadnego rachunku. Nie wiem, zastanawiam się czemu. I porównałam dane, koszty energii mojej w moim mieszkaniu w bloku i ile tam energii zużywam, no i zużywam jakieś ponad 2000 kWh w ciągu takiego sezonu zimowego. Płacę za to pewnie około 250 zł miesięcznie. No to tego się trochę przez ten okres zimowy, tam 5-6 miesięcy nazbiera, możecie sobie policzyć, a w międzyczasie ta nowa instalacja na tym naszym domku wyprodukowała 2 razy tyle energii. Tylko w tym okresie letnim już mam na tej aplikacji, która mi codziennie pokazuje, ile mi tej darmowej energii wyprodukowała. Widzę, że mam zapas dwukrotnie większy niż to, co ja zużywam zimą, więc nie wiem, czy ja w ogóle rachunek kiedyś za to dostanę, znaczy jakikolwiek za tą energię z tego domku, jak nie, to tym lepiej. I niesamowicie się cieszę, w międzyczasie rodzice tak się zachęcili do tego i jakby przestali się bać, że też zrobili to samo w domu, w którym oni mieszkają. No i teraz czekamy na kolejne rachunki, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało po tych wszystkich zmianach legislacyjnych, których jest u nas bardzo dużo. Ostatnie były właśnie w kwietniu odnośnie fotowoltaiki i zobaczymy, jak to wygląda, ale na razie odpukać w niemalowane. To jeszcze mogłabyś właśnie o tych zmianach, które nastąpiły, bo ty jesteś w Sejmie, więc śledzisz te wszystkie zmiany i umiesz je ocenić, czy one są rzeczywiście, na czym one polegają i czy one są rzeczywiście tak kompletnie niekorzystne dla prosumentów, że już nie warto inwestować. Jeszcze wam powiem tylko odnośnie tej instalacji, że ta mądra aplikacja mówi mi, że zaoszczędziłam 1 tonę dwutlenku węgla w międzyczasie, czyli przez ten okres letni od marca. 1 tonę, czy to jest dużo, czy mało, my mamy około 416 milionów ton w Polsce, produkujemy w sumie rocznie. Więc ta 1 tona, to wiem, że to jest ta moja oszczędność dzięki tej instalacji. To mnie kosztowało sporo i to jest duży wydatek i to trzeba absolutnie powiedzieć, bo to za taką no, instalację dla domku, powiedzmy, takiego właśnie na rodzinę, to był koszt około 26 tysięcy, te koszty się zmieniają w zależności od popytu, podaży, więc to jest absolutnie dla wielu zaporowy koszt, no i tutaj jest rola państwa, żeby to, tę zmianę jakby łagodzić dla nas. I
pytałaś, o jakie tak, zmiany legislacyjne. Od kwietnia wszedł nowy system rozliczania tej energii z fotowoltaiki. Poprzednio z tej energii, którą wyprodukowaliśmy, dajmy na to, że to jest 100 jednostek, 80 zachowywaliśmy, a 20 oddawaliśmy firmom energetycznym, które obsługują sieć. Jakby to był taki nasz opłata za to, że korzystamy z sieci, że ta sieć de facto magazynuje trochę dla nas tą energię. To się zmieniło od kwietnia w taki sposób, że już nie ma tej, nie oddajemy, ale mamy większe opłaty za korzystanie z tej sieci i w sumie to było wtedy szacowane, że będziemy tracić jakby około 50% tej wartości, którą sobie wyprodukujemy, ale jak to wygląda w praktyce, ja dopiero się dowiem po tym, kiedy coraz więcej osób będzie miało realne rachunki, natomiast ze względu na szalejące ceny energii tej energii z paliw kopalnych, czyli tej węglowej i tej gazowej, jednak eksperci mówią mi, że to jest wciąż niesamowicie warte tej inwestycji, że wciąż mimo tego obniżenia jakby atrakcyjności finansowej tej rozliczenia przez rząd ustawą, mimo to wciąż ci, którzy zainwestowali nawet po tym kwietniu, nie powinni się tego bać, bo wciąż mają po prostu znacznie tańszą energię niż ci, którzy muszą dzisiaj płacić za energię gazową i węglową. Energie odnawialne są różne. My tutaj mówimy o fotowoltaice, czyli panelach słonecznych. Panele słoneczne są również tak zwane termiczne, czyli mogą podgrzewać wodę i wtedy możemy magazować w magazynach ciepła. To są właśnie te wszystkie kierunki, w jakich energie odnawialne idą. Oczywiście inwestowanie w energię termiczną, znaczy w panele termiczne i w fotowoltaikę, w momencie, kiedy mamy dom, który jest nieocieplony, jest po prostu my stare budownictwo, albo kiedyś jak się budowało, albo wciąż się buduje z bezdbałości o efektywność energetyczną samego budynku, to się trochę mija z celem. W każdym razie jest dużo, bardzo z utraty energii, więc najlepiej, żeby te operacje szły razem. Na razie wsparcie od państwa, które jest, to są różne programy. Nie ma jednego, który to razem do tego podchodzi całościowo i o to musimy się kiedyś bić, żeby było tak zwane jedno okienko, że robię operacje całościowo, i że osoby najuboższe muszą dostawać bardzo wysokie dotacje z bardzo niewielkim wkładem własnym i z montażem z innymi bankami i tak dalej. I doradztwo. To jest system francuski, który stworzył tego typu system. Mniej więcej 120 tysięcy domów indywidualnych osób bardzo ubogich i ubogich dostaje tego typu wsparcie i całość dochodów państwa ze sprzedaży uprawnień do emisji jest przeznaczana właśnie tej Agencji Poprawy Mieszkalnictwa. U nas te pieniądze idą do budżetu państwa i potem jest tak zwana kreatywna księgowość, żeby udowodnić, że co najmniej połowa tego idzie na cele środowiskowe i klimatyczne. Już nie? Już się zmienia? A, to dobra nowina. Nie? To Urszula, to jeszcze ostatni komentarz pani posłanki. Ostatni komentarz. W tym roku cały wpływ z tych środków z pozwoleń do emisji to jest 10 miliardów zabudżetowanych na ten rok. Już poszedł na dopłaty do węgla i gazu. A jeszcze lepiej. No super. Jedną z energii odnawialnych są wiatraki. Wokół wiatraków jest bardzo dużo, krąży różnych historii mówiących właśnie, ludzie mają bardzo dużo oporów, dlatego PiS 7 lat temu, w 2016 roku, zatrzymał rozwój energetyki odnawialnej z wiatraków w ten sposób, że wprowadził tak zwaną ustawę 10H, to znaczy 10 wysokości wiatraka, że nie może być żaden budynek zamieszkały przez ludzi albo użytkowany przez ludzi, na przykład szkoła, nie może się znajdować w odległości mniejszej niż 10 wysokości tego wiatraka. A ponieważ wiatraki są coraz większe, bo są coraz większą mają moc, no to oczywiście wszystko to się zatrzymało, bo nie ma takich miejsc w Polsce już,
żeby można było te wiatraki budować, ale również nie można budynków nowych budować koło tych wiatraków, które już zostały wybudowane, więc się gminy, ci wójtowie się skarżą, że nie mogą dawać zezwoleń na budowę, bo nie ma gdzie wybudować, bo są za blisko wiatraków. Więc jesteśmy w takim pacie i już miało to być wiele razy zmieniane, ale PiS się boi swojego elektoratu, nie ma kampanii informacyjnej, więc ja mówię, musimy kampanię informacyjną przeprowadzić przynajmniej w Centrum Zielonym. I zaprosiłam panią Zofię z firmy Orsted, która buduje wiatraki na morzu. U nas to jest duńska firma, tak? Proszę nam właśnie powiedzieć o tym, co wy budujecie, od kiedy jesteście w Polsce i o wiatrakach, co może nam pani powiedzieć dobrego i ewentualnie zagrożeń o wiatrakach. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście będziemy mówić o wiatrakach. My jako Orsted zajmujemy się tymi wiatrakami, o których była mowa, czyli wiatrakami lądowymi, ale przede wszystkim naszym takim korowym biznesem są morskie farmy wiatrowe, tak jak nazywamy je offshore. I to rzeczywiście są pierwsze projekty, które staną na Morzu Bałtyckim. To będą nasze wspólne projekty z Polską Grupą Energetyczną. Największa morska farma wiatrowa Baltica 2 i 3, budujemy ją wspólnie. Ja mam przyjemność stać na czele właśnie zespołu regulacji i kontaktów z interesariuszami w Polsce, być jedną z pierwszych osób, która budowała tutaj Orsted w Polsce, bo jesteśmy, nasze centrum informatyczne jest już ponad 10 lat, natomiast jako ten korowy biznes offshore'owy morskich farm wiatrowych rozpoczęliśmy działalność w 2020 roku. Myślę, że to też warto podkreślić na Kongresie Kobiet, że no taki leadership jak na spółkę energetyczną niespodziewanie mamy bardzo kobiecy, znaczy dyrektor zarządzający jest moja szefowa Agata Staniewska-Bolesta i ja jestem dyrektor do spraw regulacji i koleżanka Joanna Wizbielewicz zajmuje się relacjami i rozwojem rynku. Także jak na spółkę energetyczną myślę, że dosyć niecodzienna reprezentacja. Ale chciałam się tutaj rzeczywiście trochę powiedzieć o tych mocach wytwórczych i tym, co nas czeka w zakresie morskich farm wiatrowych. Tutaj bardzo jakby cieszy ta duża obecność i zainteresowanie państwa na sali. Ja myślę, że to jest fantastyczne, że my już sobie zdajemy sprawę z tego, jak ważna jest ta zielona energia w naszym miksie energetycznym. Tutaj mówiliśmy wcześniej o mocach wytwórczych z perspektywy prosumenta, o kilowatach i tak bardzo jak szczególnie w obecnej sytuacji politycznej, kiedy wiemy, że ta wojna, w której wszyscy jakoś partycypujemy, jest tak naprawdę wojną surowcową, bo każdy w tej chwili kilowat wytworzonej energii krajowo to jest zwiększenie swojego uniezależnienia od surowców kopalnych. Stąd tak ważne jest, abyśmy jako państwo zwiększali te krajowe moce wytwórcze. I tutaj zaczęliśmy dyskusję od takiej postawy prosumenckiej, od tego, co możemy robić produkcji energii na własną rękę. Był podany przykład fotowoltaiki i to rzeczywiście trzeba zaznaczyć, że my jako Polska zrobiliśmy w ostatnich latach ogromny przeskok, między innymi dzięki programom rządowym, ale takiej świadomości. Nie wiem, czy zdają sobie państwo sprawę, Polska jest obecnie czwartym krajem w Europie z największą mocą zainstalowaną fotowoltaiki i to rzeczywiście jest niesamowite. Natomiast oprócz tych zmiany rozliczeń, o której tutaj pani posłanka była uprzejma wspomnieć, no to natrafiamy jeszcze na taką kolejną barierę, która będzie ten rozwój małych instalacji blokować, to znaczy operatorzy coraz mniej chętnie przyłączają te mniejsze instalacje, ponieważ one są po prostu niestabilne dla sieci, to znaczy z perspektywy dużego operatora te moce są jakby nieprzewidywalne, więc jemu łatwiej jest podłączyć dużą instalację, ponieważ wtedy mamy tak zwaną tą produkcję w podstawie, większą stabilność produkcji. I stąd właśnie tak ważne jest, abyśmy jako państwo polskie zwiększyli tą też wielkoskalową produkcję energii.
No i właśnie odpowiedzią na to są morskie farmy wiatrowe. No my, ten pierwszy projekt, który będziemy realizować, to jest, i tutaj mówiliśmy o kilowatogodzinach, ja będę mówić o gigawatach. Nasz pierwszy projekt to będzie 2,5 gigawata zainstalowanej energii. Tak dla przykładu, to będzie energia dla około 4 milionów polskich gospodarstw, więc to jest jakby skala projektu. Bo to jest mniej więcej tyle, co produkuje 1/4 naszych prosumentów fotowoltaicznych. Bo mamy mniej więcej 10 gigawatów w fotowoltaice z milionem producentów, a państwo przy pomocy tych FEM będą produkowali 1/4 tego. Tak, jako państwo polskie mamy już cel 11 gigawatów do 2030, natomiast wszyscy jesteśmy świadomi, że w obliczu jakby konieczności zwiększenia tej krajowej produkcji, że ten cel powinien jeszcze zostać podniesiony, bo tak żeby tylko narysować, gdzie jesteśmy obecnie, znaczy jako państwo polskie już przyznane zostały i zaakceptowane przez Unię Europejską tak zwana pierwsza faza programu offshore'owego, to jest właśnie ta faza, w której my jako Ørsted uczestniczymy. I to są pierwsze już projekty, które już są w dosyć zaawansowanym stopniu rozwoju. W tej chwili już kontraktujemy te ogromne turbiny, które staną na Bałtyku. Natomiast w tym roku otwiera się jeszcze niesamowita możliwość, ponieważ państwo polskie otwiera kolejne 11 takich, nazwijmy ich kolokwialnie, placków na Bałtyku. Mówiąc placek, mam na myśli obszar 120 km2, na którym my jako inwestorzy ubiegamy się o kolejne tak zwane koncesje, pozwolenia lokalizacyjne. Fachowo to się nazywa pozwolenia na wznoszenie sztucznych wysp, gdzie właśnie będziemy budować te morskie farmy wiatrowe. I dla Polski to jest naprawdę ogromny potencjał. Znaczy to jest ten Bałtyk, to jest coś, z czego po prostu powinniśmy teraz czerpać maksimum potencjału. Polska z perspektywy turystyki i nas jako obywateli, ponieważ wiem, że rozmawiamy z interesariuszami na co dzień i słyszymy wiele takich zapytań, a czy to będzie tak, że na przykład te morskie farmy będą zaburzać krajobraz. Z perspektywy inwestora dla nas to jest bardziej rygorystyczna legislacja, natomiast mogę uspokoić, że jako Polska mamy jedną z najbardziej restrykcyjnych regulacji, jeśli chodzi o budowanie morskich farm wiatrowych, tak jak to sobie porównujemy na świecie, bo jako Ørsted jesteśmy pierwszym deweloperem. Nasze pierwsze morskie farmy wiatrowe stanęły już 30 lat temu w Danii i jesteśmy obecnie na rynkach całego świata, Stany, Europa, UK, najbardziej zaawansowany rynek. Ja tylko się wtrącę, że na Kongresie Kobiet jest wystawa takiej artystki Ani Krenz, która spędziła wiele lat w Danii, świetnie zna się na wiatrakach. I w Danii 100 lat temu, w latach 70., przepraszam, nie 100 lat temu, ileś tam, 70. chyba drugi rok, społeczność lokalna w proteście przeciwko budowie elektrowni jądrowej wybudowała sama wiatrak. I ten wiatrak stoi do tej pory. To był pierwszy wiatrak. Także to nie bez powodu Duńczycy są teraz potęgą w tym przemyśle, ponieważ to był naprawdę obywatelski ruch stworzenia w ogóle tej technologii. I to z Danii wszystko wyszło. Tak, jesteśmy duńską firmą. Myślę, że warto podkreślić, że 98% naszego portfolio to jest energia odnawialna, czyli przede wszystkim te morskie farmy wiatrowe, do tego fotowoltaika i wiatraki na lądzie. I to, co też tutaj chcemy opowiedzieć w Polsce, to, że taka transformacja, bo jesteśmy spółką państwową, jest możliwa też dla polskich spółek energetycznych, ponieważ zaczynaliśmy tak samo jako głównie opierając swoją produkcję na węglu. W ciągu 10 lat Ørsted zrobił gigantyczną transformację, stawiając właśnie na ten biznes produkcji energii z morskich farm wiatrowych. I to samo jakby staramy się pokazać te najlepsze praktyki, te przykłady z Danii tutaj w Polsce, mówiąc, że tak, to jest możliwe, jakby ten model jest do wprowadzenia również w Polsce, zwłaszcza, że koszty technologii bardzo idą w dół, jeśli chodzi o wiatraki.
ponieważ bardzo już upowszechnił się, ten biznes. I ten potencjał, który tutaj mamy w Polsce, Morza Bałtyckiego, powinien być naprawdę należycie zagospodarowany. Ja zaczęłam mówić o tym reżimie legislacyjnym, że naprawdę nie powinniśmy się bać, bo chyba taki najczęstszy argument jest taki, no to co będzie, jak postawicie te wiatraki i ten widok z polskich plaż będzie taki zaburzony. Więc ja mogę uspokoić, że jako Polska mamy najbardziej rygorystyczne właśnie ustawodawstwo, jeśli chodzi o stawianie morskich farm wiatrowych, to znaczy my jako deweloperzy nie możemy ich postawić bliżej niż 12 mil morskich, to jest 36-40 km od brzegu. Więc w praktyce dla nas to jest wiadomo dalej, ponieważ wzrastają koszty, musimy gdzieś głębiej w morze wysyłać nasze statki instalacyjne, natomiast z perspektywy tutaj brzegu to będą bardzo takie, nie da się jakby porównać tego, jak jesteśmy w Danii i patrzymy na te wiatraki, które rzeczywiście są bardzo widoczne w Polsce, one będą gdzieś tam po prostu na horyzoncie, dokładnie. Także myślę, że taki główny argument wizerunkowy ja mogę tutaj spłycić, że nie ma się czego bać, natomiast rzeczywiście można się bać, tak jak słyszymy, blackoutów, można się bać wysokich cen energii, można się bać uzależnienia surowcowego i na to wszystko po prostu krajowa produkcja energii odnawialnej jest rozwiązaniem. Stąd jesteśmy jakby od dwóch ponad już lat obecni tutaj w Polsce, bardzo rozmawiamy ze wszystkimi interesariuszami. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania co do technologii, co do tego, w jakim tempie będziemy budować, to zapraszam. Bo ludzie to najczęściej to właśnie się mówią tak o ptakach, o tym, że te potem są nie do recyklingu, te skrzydła, o infradźwiękach. To są takie te główne argumenty przeciw. Tak, to ja podałam ten pierwszy argument, ale oczywiście jest ten kolejny argument, to co zrobić, jeżeli taki wiatrak zakończy swoją żywotność. To znaczy, tak żebyśmy mieli na uwadze, co to znaczy żywotność. W tej chwili my projektujemy i mówimy o morskich farmach wiatrowych w 25-letnim horyzoncie z możliwością ubiegania się o przedłużenie jeszcze 20 lat, czyli mówimy, co się stanie za te 45, ale jako firma, jako lider rzeczywiście, bo mamy najlepszych inżynierów na świecie, którzy opracowują te technologie morskie, mamy już cały zespół, który właśnie pracuje nad tym tak zwanym recyklingiem tych łopat i na przykład w Danii już jest po prostu stawiamy instalacje różne schrony do rowerów i z tych łopat. Mamy też taką inicjatywę, powłoki od tych łopat są jakby zamieniane potem na takie mikro torby wielokrotnego użytku. Tak rzeczywiście my w firmie, jako firma skandynawska, taka bardzo oparta na takim tej gospodarce obiegu zamkniętego, gdzieś bardzo już myślimy długofalowo, co potem z tym recyklingiem, bo zgadzam się, że z perspektywy, że to jest taki, jak mówimy o tych odnawialnych źródłach, no to tak na przykład jak przy fotowoltaice, to wszyscy też się zastanawiają, okej, fajnie, teraz jakby wytwarzacie zieloną energię, ale co się potem właśnie stanie z tymi panelami, więc my, to jest jakby nasze zadanie jako producentów, też wziąć na siebie karb tego myślenia długofalowego, jak potem najlepiej ten recykling uskuteczniać, także trochę poopowiadałam, ale jeżeli dobrze, są to zostawimy na etapie pytań i dyskusji i przejdziemy może teraz od energii do czegoś bardziej nam bliskiego, właśnie do kwestii mody i odzieży. I moją gościną jest właśnie Antonina Samecka. Antonino, bym chciała się, żebyś nam opowiedziała trochę historię waszej marki i dlaczego wy się nastawiacie na tak zwaną modę odpowiedzialną i co to znaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Już mówię. My jesteśmy marką, która ma teraz 11 rok, założoną przez dwie dziewczyny, przez Klarę Kowton i przeze mnie. I działamy w takim trybie, mamy trzy obszary zainteresowania: people, pleasure and planet.
people, co to znaczy? To znaczy, że wszystko, co projektujemy, staramy się bardzo zrobić z myślą o tym, jak będzie to człowiek użytkował, jak go to wesprze, czego on potrzebuje. Nie robimy rzeczy w ogóle związanych z trendami. Albo... Człowiek to kobieta. Człowiek to kobieta, ale zdarzało nam się też troszczyć o mężczyzn. I mamy taką w przyszłości nadzieję do tego wrócić. Natomiast w tej chwili skupiamy się przede wszystkim na tym, jak żyje kobieta, czego potrzebuje, gdzie potrzebuje kieszeni, na tym, żeby wszystko, niezależnie od tego, czy to jest garnitur, suknia wieczorowa, cokolwiek, wszystkie rzeczy, które robimy, mają być wygodne jak dres, bardzo użytkowe, i takim celem dla projektantów jest, żeby każda z tych rzeczy stała się ulubioną rzeczą w szafie, czyli była non-stop noszona. Co oznacza, że musimy mieć bardzo trwałe materiały i tak dalej, ale to powiem w sekcji planet. Ta druga rzecz, pleasure, rzeczywiście bardzo dużo zwracamy uwagi na to, żeby to ubranie było nie tylko była taka przyjemność z tego, że świetnie wyglądam i świetnie się w tym czuję, ale też, żeby było bardzo przyjemne w dotyku. Ja mam na sobie taką bluzkę z stencelu, to naprawdę się przyjemnie mizia. I ja się kiedyś śmiałam, że moja główna rola przez pierwsze lata Riska polegała na tym, żeby odrzucać materiały, które nie są miłe dla skóry. Bo te rzeczy są takie uzależniające właśnie od tego, że jest bardzo mało tak przyjemnych, siedzę i macam, przyjemnych materiałów. I to jest taka super ważna rzecz. A druga to jest gdzieś tam przyjemność, nie wiem, czy intelektualna to nie jest za duże słowo, ale my rzeczywiście robimy bardzo dużo narracji odzieżowych, z artystami, z aktywistami, też takich zaangażowanych, nie wiem, kolekcję żydowską, kolekcję LGBT jeszcze wiele lat temu, kiedy to nie było modne. I te rzeczy są często takim, dają ci taką przyjemność obcowania z kulturą, albo wyrażania siebie, albo wyrażania jakichś poglądów, więc to jest taka rzecz. No i jest jeszcze ten trzeci aspekt Riska, czyli planet. I my rzeczywiście od początku szyłyśmy wszystko w Polsce i też to dosyć mocno transparentnie, bo każda rzecz, jak się wchodzi na naszą stronę, to każda rzecz ma w opisie, w jakim mieście jest uszyta, w jakim mieście jest to wyprodukowany materiał, etc., więc to można sobie wszystko zobaczyć. Ale w 2018 roku, czyli gdzieś po paru latach istnienia, my żeśmy miały taki kryzys z wspólniczką moją Klarą, która powiedziała, że ona właściwie to już ma dosyć i więcej tego nie robi, bo ona nie będzie produkować żadnych przedmiotów, bo jest nadprodukcja i bo to wszystko nie ma sensu. A ja wtedy miałam małe dziecko, więc pomyślałam, okej, dobra, w sumie rzeczywiście można by się było skupić na tym, żeby to było trochę bardziej przyszłościowe, co robimy, niż tylko z perspektywą naszego życia. I po jakichś długich dyskusjach, które mówiły, dobra, zamykamy albo czy robimy dalej, ustaliłyśmy, że chociaż wiemy, że każdy człowiek ma już w szafie tyle ubrań, że więcej nie potrzebuje, bo mamy tego strasznie za dużo, to jednak cały czas się je kupuje. Jeżeli nie stworzy się tych ubrań właśnie ekologicznie sensownych, no to nie będzie wyboru. W sensie będziemy albo dalej kupować w hardkorowych sieciówkach, albo będzie ta możliwość głosowania portfelem, jeżeli się ją da, no ale taki produkt musi powstać. I wtedy żeśmy rzeczywiście włożyły bardzo dużo pracy w zmianę produktu na ekstremalnie ekologiczny. Teraz jak mieliśmy ostatnio jakieś ONZ stworzyło taką komórkę, która ma się zająć między innymi legislacją, która w sensie, która by w jakiś sposób unormowała może ten przemysł odzieżowy, tak jak jest spożywczy czy kosmetyczny, to wychodzi, że nikt nie jest dalej niż my w Polsce, więc, ale to wymagało bardzo dużo pracy, takiej detektywistycznej na początku, bo w 2018 roku, kiedy się pytało, albo inaczej, jeżeli ubranie ma na sobie metkę made in Italy, to może być tak, że ono miało we Włoszech wszyty tylko guzik, albo tylko doszytą tę metkę. Z jakichś przyczyn ta branża mody kompletnie jest poza legislacją i myślę, że w Polsce też będzie dopiero, jeżeli coś Unia z tym zrobi, ale nic nie jest unormowane. W związku z tym wtedy, kiedy pytałyśmy producentów, na przykład skąd jest przędza, bo materiał, żeby powstał materiał, potrzebna jest przędza, potem trzeba w jakimś procesie zrobić z niego materiał, a dopiero potem się szyje. No to żaden ten producent nie chciał powiedzieć, skąd jest przędza, no bo było, no ale co pani chce poznać składy, podrobić mój produkt, to było ze dwa lata takiej rozmowy, edukacji, dyskusji ostrych, rezygnacji z niektórych partnerów,
po to, żeby się dowiedzieć, skąd te ubrania, które nam się przecież wydawały fantastyczne, skąd w ogóle pozyskuje się ten pierwotny składnik. I też my rzeczywiście mamy taki tryb funkcjonowania, który mówi postaraj się bardziej oraz cały czas nam się wydaje, że wszystko, co robimy, jest źle. Dobra, szyjemy w Polsce beznadziejne te materiały, to sprawdźmy, ale sprzędzę, nie wiemy skąd, o Jezu, z Indonezji, trzeba zmieniać. Więc cały czas przekonywałyśmy się, jak bardzo to, co robimy, jest beznadziejne. Tam, nie wiem, guziki, Jezus, to jest przecież plastik, to trzeba, nie wiem, z papieru teraz zrobić. I te kolejne, albo nitki, na przykład my mamy w tej chwili materiały, które w dużej części są biodegradowalne albo kompostowalne, no ale ponieważ głównym wyznacznikiem, jak ustaliłyśmy sobie, że mamy robić te rzeczy dobre dla środowiska, była trwałość. I to sobie powiedzieliśmy, że to jest najważniejsze, że te ubrania mają być ekstremalnie trwałe. No to jeśli mają być ekstremalnie trwałe, to muszą być świetne nici. No a jeśli są świetne nici, no to one nie są z tego materiału, z którego są ubrania, więc nie nadają się do recyklingu. I to jest cały, ponieważ ten razem jak my wchodziłyśmy w ten sektor mody odpowiedzialnej, to on się tworzył. To jest sektor, który nie ma technologii, ona się dopiero wytwarza, czyli to, co my 2 lata temu myślałyśmy sobie ekstra, robimy świetne rzeczy, no to dziś to już jest beznadziejne i trzeba to zmienić. Teraz ten cel jest świetny, za 2 lata pewnie to będzie najgorsze, co mamy w ofercie. I tak jest cały czas, ponieważ technologie się wytwarzają. W tej chwili zamiast skóry robi się skórę z ananasa, etc. I co? No i tam było, jak żeśmy zaczęły rozumieć w ogóle, co robimy źle, no to okazało się, że te materiały, udało nam się dojść do tej przędzy, wszyscy znamy przędzę wszystkich naszych ubrań, bardzo dużo tej przędzy, ponieważ my się oczywiście skupiłyśmy na tym, żeby maksymalnie zmniejszyć łańcuch dostaw, więc w ogóle 80% naszych ubrań jest produkowane z buków, które są, nie, przepraszam, to ekowero, ale bardzo duża część naszych ubrań jest produkowana z buków, które rosną na odpowiedzialnie prowadzonych plantacjach w Austrii, a większość tych materiałów na ekowero też jest z Europy, więc jest przędza sorsowana z Europy w trybie, który właściwie całą odzyskuje wodę z super ekofarbnikami i z bardzo tam z ograniczoną emisją CO2 w porównaniu do tych materiałów konwencjonalnych. I co chciałam powiedzieć? Zgubiłam się już w tym. Więc znamy te przędze. Potem musiałyśmy sprawić, żeby ten sposób powstawania materiału właśnie, żeby były fotowoltaiki, żeby była odzyskiwana woda, żeby w wykańczalniach ta woda, to są takie gigantyczne pralki, też była zmieniona, więc było bardzo dużo rozmów z naszymi partnerami, wymiany ich, kiedy trzeba było. Kropka. I też bardzo nam się dużo udało, ponieważ my z naszymi głównymi dostawcami jesteśmy od początku niemal istnienia, to oni bardzo dużo zmienili. Na przykład jeden z naszych dostawców właściwie zmienił wszystkie swoje materiały na eko i wszystkie zmienił na eko, mają ekocertyfikaty przędze i składowe, dzięki temu, że my zaczęliśmy to robić, więc to było ekstra. Ale potem się okazało, że... no i my mamy tak, te przędze z Europy, materiały powstają w Polsce, właściwie w 95% albo w innych krajach europejskich, no i szyte są też w Polsce, czyli naprawdę te ubrania bardzo małe podróżują. Jakby sobie Państwo wzięli liczniki na swoje ubrania, ile one przeszły kilometrów, no to myślę, że te nasze maksymalnie mało. Tam jest bardzo dużo takich aspektów, oprócz oczywiście produkcji, nadprodukcji systemu, znaczy branży odzieżowej, no to myśmy włożyli bardzo dużo energii w to, żeby tak planować produkcję i zatowarowanie, żeby maksymalnie mało zostawało. I pamiętam, jak mieliśmy jakieś kłopoty finansowe po pandemii, szukaliśmy inwestora i spotykaliśmy się bardzo dużo z różnymi prezesami marek odzieżowych. I często padało pytanie, dobrze, to ile wy utylizujecie tego? No bo jak 20% przemielacie, to jest okej. Okay. A myśmy tego, nigdy nawet jednej rzeczy nie zutylizowałyśmy od początku, bo na tyle, żeśmy zadbały o zrozumienie, co chce klient i produkowanie właśnie tego. Jestem już na etapie, że was zanudzam, ale kolejna rzecz to są na przykład ścinki, czyli wszystko to, co zostaje po tej produkcji. No to tu musiałyśmy zainwestować kilkaset tysięcy w ploter, który zmieni zmieni w ogóle system naszego projektowania i przesyłania tych szablonów tak, żeby
zminimalizować ścinkę, a jeszcze tymi ścinkami zarządzamy w taki sposób odpowiedzialny, że kierujemy je we władze właściwe miejsce, ale to jest coś, a jeszcze 20% składowego naszego materiału jest właśnie z odpadów poprodukcyjnych. Nie z tego, co ja mam, ale z tego, co ty masz. I printy to była kolejna rzecz. Nam się wydawało, ponieważ my zawsze chciałyśmy robić modę, która sięga do takiego krawiectwa trochę sprzed wojnia, czyli bardzo precyzyjnego, bardzo takiego nastawionego na nie tylko trwałość, ale na świetny wpływ na sylwetkę i na takie dopasowanie z nią, no to wydawało nam się, że jesteśmy takie rewelacyjne, bo robimy printy, które pasujemy i że to wygląda tak elegancko, no i że to jest prawdziwa jakość. No i nie, oczywiście, bo to jest 1/3, znaczy tych ścinek jest, nie wiem, 10 razy więcej, jak się pasuje printy. No więc musiałyśmy w ogóle zacząć inaczej projektować, tak żeby nie było, żeby nie trzeba było robić układów, tylko żeby nic się nie pasowało. Ogólnie jak ktoś ma pasowany print, to znaczy, że nie wie, co to jest ekologia, nie wolno. Tak samo printy, pamiętam, jak my żeśmy parę lat tak cisnęły, że te paski muszą się zgadzać. Ale co to znaczy, jak ktoś ma dopasowany print? No, na przykład rękawa, paski, jak tu jest szef i tu idą paski, i tu idą paski, to one przechodzą jedno w drugim, mimo że jest szycie. I to jest bardzo eleganckie, ale to powoduje, nie, że... Nie, to jest strasznie nieekologiczne. I ja tam z tą linijką te lata pilnowałam te paski po to, żeby powiedzieć, wszystko źle, nie możecie pasować pasków. I teraz trzeba wytłumaczyć, że to jest jednak złe. No i tak ze wszystkim, a na końcu, ponieważ te nasze ubrania no, dosyć mocno podrożały, jak się okazało, że chcemy robić je w trybie ekologicznym, no i okazało się też, że bardzo dużo osób, które by chciało je kupić, kupuje w drugim obiegu albo nie kupuje, więc jeszcze taki finał tego próbowania zrozumienia, co jest odpowiedzialne i jak sprawić, żeby dużo ludzi mogło sobie pozwolić na to, co my robimy, no to jeszcze wydałyśmy książkę, która jest w Empikach, wydał ją Pascal, gdzie po prostu wzięłyśmy nasze bestsellery i nauczyłyśmy krok po kroku, jak je szyć dokładnie, że jak ktoś nie może tego kupić, to żeby sobie uszył, a to są... Aha, jeszcze jest taka ważna rzecz w tym planowaniu asortymentu, żeby nie było nadprodukcji, że my rzeczywiście nie projektujemy rzeczy modnych, tylko dla nas jest sukcesem, jak jest jakiś projekt, który trwa 10 lat. Tę marynarkę, którą Ewa ma na sobie, ja zaprojektowałam w 2011 roku i ona ma, nie wiem, ile wcieleń, ale bardzo dużo i ciągle okazuje się być adekwatna. I to jest jakaś taka rzecz, która też jest dla nas ważna, czyli nie, żeby nie mieć, Boże, strasznie chciałam przekroić, żeby nie mieć tej nadprodukcji również pomysłów, które są zbyt kosztowne. O, kropka. Także bardzo mi się podoba w tej opowieści Antoniny jedna rzecz, że po pierwsze to pokazuje, że to jest ciągłe poszukiwanie i proces i tak jest właściwie we wszystkich dziedzinach dotyczących środowiska. To nigdy nie jest raz na zawsze stan zastany i tak jest, bo to się po prostu wciąż trzeba dostosowywać, bo jest po pierwsze postęp, innowacja, a po drugie warunki się zmieniają i to, co było dobre kiedyś przy większym zanieczyszczeniu planety, przy większych zmianach klimatu, przy mniejszym, krótszym okresie, który nam został do redukcji drastycznej gazów cieplarnianych, czyli ta presja środowiskowa staje się większa, więc musimy się znów dostosowywać i iść dalej, prawda? Czyli to jest niekończący się proces. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, jak dla mnie to było bardzo ciekawe. Ale teraz chyba wyświetlimy prezentację. Króciutką. 4 slajdy. Tylko ja muszę wejść na komputer i przejdziemy do, no, od mody do kosmetyków na chwilę. Od mody do kosmetyków. I w tych kosmetykach mamy dwa elementy. Po pierwsze mamy zawartość, ale po drugie mamy, jak kupujemy kosmetyki, które się wydają, że są ekologiczne, ale czasami opakowania są po prostu straszne i są nadopakowane i w plastikach i różnych takich i no i produkt ekologiczny w środku i w okropnym opakowaniu to nie jest ekologiczny, prawda? Nie jest. Więc, Ewo, teraz ty opowiesz o sobie i o waszym organizacji, o projekcie, o inicjatywie, a ja już odpalam prezentację. Tylko chciałam ostrzec, bo to jest tak, jak ktoś żyje i ma pasję, tak jak ty przed chwilą, bo można mówić o
tych projektach, które się realizuje godzinami. Także uwaga, jakby coś, to pokazujcie czas, bo ja o opakowaniach mogę mówić bardzo długo. I słuchajcie, ja wymyśliłam, tak jak Ewa mnie zapowiadała, jestem prawniczką i zajmuję się regulacjami prawnymi dotyczącymi opakowań i odpadów opakowaniowych. No i z racji tego generalnie zwracałam od zawsze na to bardzo mocno... Tylko bardziej do mikrofonu, bo obawiam się, że może nie być słychać online. Okej. Zwracałam na to zawsze bardzo mocno uwagę. No ale pewnego pięknego dnia kupiłam sobie kremik, na którym mi bardzo zależało. Biegusiem do domu wróciłam, do łazieneczki, no bo chciałam sobie sprawdzić, jakiż on jest cudowny i jak fantastyczny. Poszłam do łazienki, wyjęłam słoiczek z tego kartoniku i tak postawiłam tak jedno obok drugiego. No patrzę, tak zaglądam do kartonika, a w tym kartoniku, czyli pudełku zewnętrznym, jest jeszcze taka, bo mówię dziwnie, nie? Takie to pudełko, a ten kremik taki malutki, no odkręciłam tam jeszcze wewnątrz kolejne, no mówię, no malutko, drogo było, no niby jest napisane na opakowaniu 30 ml, no kobieto, no umiesz czytać, tak, znakowanie, no dobrze. Ale mówię, dlaczego to znowu takie, tam patrzę, jest znowu taka podpóreczka, że ten słoiczek stoi na tej podpóreczce. Sobie myślę, no już jasna cholera, przepraszam. Wiem jako prawnik, że jest coś takiego jako rozszerzona odpowiedzialność producenta tego kremu. Wiem, że jest taki przepis, no bo znam się i na ustawie polskiej, i na dyrektywie unijnej, że opakowanie takiego produktu, jaki by on nie był, czy krem, czy nie krem, powinno być ograniczone do niezbędnego minimum, bo tak brzmi w naszej ustawie opakowaniowej ten zapis. I gdzie jest to minimum? No minimum ma się wiązać z tym, jaką funkcję pełni opakowanie. No wiemy, że ono jest potrzebne, tak? Wody z kranu nie będziemy pić, tylko ona musi być w butelce bądź w tym opakowaniu. Opakowanie tego kremu musi go ochronić, żeby go przewieźć, żeby był w sklepie. Ale czy musi być takie wielkie? I sobie pomyślałam, no a może zrobić taką kampanię dotyczącą właśnie opakowań. No pierwsza myśl, no ale co ty Ewa, no sama kobieto, no pierwsza myśl każdej z nas, tak? Sama nic nie zrobię. Na szczęście poznałam dziewczyny ze stowarzyszenia, w którym już jestem członkinią i wiceprezeską, to jest Międzynarodowe Forum Kobiet, to jest Stowarzyszenie Kobiet Nauki i Biznesu, które działa od 30 już lat przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, czyli są i dziewczyny, kobiety, które prowadzą działalność naukową i biznesową. No biznes bez nauki nie pojedzie za daleko, tak samo nauka bez biznesu. Ja też zajmuję się naukowo tymi opakowaniami, mówię super miejsce, ale trochę miałam, no trochę się obawiałam, tak, bo niektóre koleżanki, rodzina mówili fajny pomysł, inni mówili nie, no ty i tak nic z tym nie zrobisz, tak, tego się nie da, nie wygrasz z firmami, z producentami. No ale dziewczyny powiedziały super, pomysł jest świetny, zróbmy z tego kampanię, wesprzemy cię, będziemy to promować. I zrobiłyśmy kampanię Opakowanie w sam raz, to jest kampania informacyjno-edukacyjna, która ma tak naprawdę na celu stać się forum do dyskusji z producentami. W tym roku chciałyśmy się skupić na opakowaniach kosmetyków, ale nie chcemy na tym poprzestać, bo problem nie dotyczy tylko kosmetyków. To samo się pojawia w lekach, słuchajcie. No koleżanka mi wczoraj przysłała zdjęcie, bo ja proszę o fotografowanie takich specjalnych przypadków, tak? Przysłała mi, kupiła przez internet bardzo drogie witaminy, wysypała to, co było w środku, 30 sztuk i postawiła ten słoiczek, słuchajcie. To jest dosłownie taka garsteczka i taki słoik szklany i do tego z ciemnego szkła. No już nie będę wchodziła w szczegóły dotyczące recyklingu materiałów, no ale mówi się dużo, bardzo głośno i dużo o zrównoważonym rozwoju. Przecież producent musi na ten papier czy na to szkło mieć substancje, musi mieć te produkty, żeby to wyprodukować, a z tym jest olbrzymi problem. Potem z tego jest odpad, który trzeba poddać recyklingowi, znowu wydać pieniądze, mówimy dużo o śladzie węglowym i tak dalej. Gdzie w tym jest logika i sens, tak? No i gdzie rozszerzona odpowiedzialność producenta? I ja uważam, słuchajcie, że ma sens działać, bo moc jest w nas, tak? To nie jest tak, że nie możemy nic zrobić. My w ramach tej akcji przeprowadziłyśmy takie badanie przez profesjonalną firmę badawczą.
dotyczące właśnie opakowań kosmetyków. Rozmawiałyśmy, to jest badanie ilościowe i jakościowe. Ilościowe to było, ankietowane były, byli konsumenci, kobiety i mężczyźni, oczywiście kosmetyków. I zbadałyśmy też w ramach badania jakościowego producentów. To znaczy zadałyśmy pytania producentom, dlaczego, no bo to jest pierwsze pytanie, które się pojawia, jak widzę krem, pudełko, dlaczego, po co? I słuchajcie, co nam wyszło też z tego badania? To, że 57% osób, które kupują kosmetyki, to są kobiety. I kobiety wydają na te kosmetyki i są one tymi ekologicznymi entuzjastkami, tak? Czyli my kobiety, moc jest w nas, my możemy coś z tym zrobić, ale musi być nas siła, tak? Dlatego zachęcam, przyłączcie się do naszej akcji, polubcie nasz profil na Facebooku, będziemy dalej działać, żeby rozmawiać z producentami. No mężczyźni, zobaczcie, sceptyczni, minimaliści, większość to są mężczyźni. Kobiety wydają też najwięcej na kosmetyki. Ale chciałam wam też pokazać jedną istotną rzecz. Na opakowaniach muszą znajdować się oznaczenia i co było naszym ogromnym zdziwieniem, co nam wyszło na tym badaniu. Jak niewielka jest znajomość znaczenia tych oznaczeń. Zobaczcie, oznaczenie, które mówi, że to opakowanie nadaje się do recyklingu, jest rozpoznawalne tylko przez niewiele ponad 30% ankietowanych, tak? To jest bardzo mało. To znaczy, że ta kampania ma sens. Po pierwsze, ograniczmy wielkość tych opakowań, rozmawiajmy z producentami i co też mnie zdziwiło, słuchajcie, w tym raporcie wyszło, że producenci powiedzieli, my z tym coś zrobimy, ale wtedy, kiedy konsumenci dadzą nam sygnał, że im to nie pasuje. A z kolei z badania konsumenckiego wyszło, że największym takim ograniczeniem w aktywności takiej realnej to jest to, że jest nasze przeświadczenie, że to jest rozproszona odpowiedzialność, że jak, cóż ja, sama Ewa, jestem w stanie zrobić. No jestem w stanie zrobić, zachęcić was wszystkie, żebyście się przyłączyły do nas i po prostu wtedy my pójdziemy do producentów i powiemy, że nam to nie odpowiada, a oni na tym jeszcze zaoszczędzą, bo nie będą wydawali ogromnych pieniędzy. I uważam, słuchajcie, że pasja i determinacja, troska o to, co jest wokół nas i siła w nas, moc w nas, da nam szansę zmieniać wiele, nie tylko, no ja akurat się skupiam na tym, co jest moją pasją, tak, czyli tych opakowaniach i odpadach opakowaniowych, no ale każdy pewnie ma taką pasję jak koleżanka i dziewczyny tutaj. No i działajmy, zachęcam was, jeżeli chcecie porozmawiać, jesteśmy w strefie NGOs z naszym stoiskiem, można sobie zrobić quiz, zobaczyć, co wiecie na temat opakowań, czegoś się dowiedzieć, no i wesprzeć nas, także zapraszam, dzięki. Super, bardzo dziękujemy. Tyle pozytywnych, budujących przekazów. No i tak właśnie od tych kosmetyków dojdziemy do tych sklepów, w których też są kosmetyki, właśnie starają się być właśnie odpowiedzialne, ale oprócz tego jest przede wszystkim żywność i te sklepy prowadzi Kooperatywa Spożywcza Dobrze. Od niedawna niesamowicie innowacyjna spółdzielnia Dobrze, jako pierwsza w Polsce, i jej świeżo wybrana, no nie wiem, 2 tygodnie temu albo jeszcze mniej, prezeska, kobieta oczywiście, Adela. Adelo, opowiedz nam o waszym doświadczeniu. Tak, to na początek, nie wiem, czy... Aha, chciałam tylko powiedzieć, że ja jestem członkinią Kooperatywy Dobrze i Ula Zielińska też. Tak, i też nasza organizacja, tak jak już tutaj było wspomniane, też jest zdecydowanie sfeminizowana, w tym także we władzach, także też trzymamy ten trend. Dobrze, więc nie wiem, na ile jakby wy macie taką wiedzę o ruchu kooperatyw żywnościowych. My jako Kooperatywa Dobrze jesteśmy jedną z wielu kooperatyw żywnościowych działających w Polsce, no, które są generalnie częścią takiego większego ruchu suwerenności żywnościowej. I ten ruch, kooperatywy, one łączą w sobie tak naprawdę dwie główne wartości. Pierwsza z nich to no jakby ta grupa wartości takich bardziej ekologicznych, a druga grupa to są takie wartości spółdzielcze, czyli jakby nie tylko działamy na rzecz klimatu, środowiska naturalnego i tak dalej, ale też dążymy do takiej zmiany gospodarczej i społecznej. Natomiast to, co nas odróżnia od innych kooperatyw żywnościowych działających w Polsce,
to jest to, że oprócz tego, że jakby zamawiamy produkty żywnościowe dla osób członkowskich naszej kooperatywy, to również prowadzimy sklepy spółdzielcze w Warszawie, do których mogą wejść i kupić produkty wszelkiego rodzaju osoby, nawet te, które nie należą do naszej organizacji. Jakby to jest takie coś, co nas wyróżnia. I w takim razie jakby w kontekście tego tematu dzisiejszego chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, co wyróżnia nasze sklepy, jak one są prowadzone i co wyróżnia też nasz asortyment. Jeżeli chodzi o te właśnie wartości ekologiczne, no to po pierwsze nasze sklepy staramy się prowadzić właśnie w duchu zero waste i oprócz tego, jakie tam są produkty, no to też dążymy do tego, żeby właśnie minimalizować opakowania, czyli na przykład można kupować produkty bez żadnych opakowań, w tym produkty sypkie, każda osoba może przyjść z własnymi pojemnikami, własnymi torebkami i tak dalej. Nie mamy w ogóle, nie dajemy na przykład klientom, klientkom toreb plastikowych oczywiście i tego typu opakowań. Co więcej, te sklepy są, może teraz bardziej jeszcze też odnośnie asortymentu, to ten asortyment, który my mamy, to jest albo żywność ekologiczna, taka certyfikowana, albo przynajmniej zdrowa żywność z gospodarstw, które nie są certyfikowane, ale które są sprawdzone przez nas członków i członkinie, że jakby tamta żywność jest produkowana w taki sposób, że jakby nie jest inwazyjne to dla środowiska i też jakby same te produkty są zdrowe. Co więcej, te nasze produkty, one są też równie sezonowe i lokalne, czyli na przykład jak teraz byście przyszły do naszych sklepów, to znajdziecie tam jabłka, orzechy włoskie, tego typu produkty, a nie znajdziecie na przykład jakichś owoców i warzyw, które są bardziej charakterystyczne dla pory, nie wiem, wiosennej. No i oczywiście mamy też takie produkty bardziej stałe, czyli jakieś tam przetwory, właśnie produkty sypkie, kawy, herbaty, które są cały rok, czy także kosmetyki. I co więcej, te produkty staramy się stosować takie kryterium lokalności, czyli jeżeli mamy na przykład zakupować jabłka, to staramy się je kupować od rolników i rolniczek z województwa mazowieckiego, a nie na przykład tak, z okolic Wrocławia, żeby jak najbardziej skracać łańcuch dostaw. No ale tak jak już wspomniałam na początku, te wartości ekologiczne to jest jedna rzecz, natomiast my kierujemy się również takimi wartościami społecznymi, które nas trochę odróżniają od innych sklepów ekologicznych. Czyli po pierwsze te towary, które my kupujemy, staramy się, żeby one były sprawiedliwe. Tutaj już wspomniana przeze mnie kawa, na przykład ona musi też pochodzić od, ten łańcuch produkcji musi zapewniać to, że są na całej jego długości przestrzegane prawa człowieka. Na przykład mamy w naszym asortymencie kawy od różnych kooperatyw w Meksyku, tych zapatystycznych, czy również w innych krajach Ameryki Środkowej i Południowej. I jakby przestrzegamy tego, żeby te produkty, one były sprawiedliwe, z poszanowaniem praw człowieka, w tym również w krajach globalnego południa, ale też, żeby były na przykład sprawiedliwe ceny dla naszych dostawców, sprawiedliwe pensje dla naszego zespołu pracowniczego i również odpowiednie ceny dla naszych członków i członkiń. No i ostatnia kwestia to jest to, że te nasze sklepy prowadzimy w sposób spółdzielczy, co oznacza, że nasi członkowie i członkinie robią po prostu taki dyżur 3-godzinny w miesiącu, w zamian za co mogą kupować te produkty taniej i ponadto mogą uczestniczyć jakby w zarządzaniu całą organizacją. Czyli tak jak ja czy inne osoby z zarządu, my jakby nie jesteśmy jedynymi właścicielami, właścicielkami tej organizacji, ale jesteśmy jednymi z członków i członkiń i tak jakby w sposób demokratyczny jesteśmy wybierani, jesteśmy też odpowiedzialni przed całym kolektywem osób członkowskich, podlegamy im, musimy jakby wykonywać, realizować te kierunki, które są wyznaczane przez właśnie całokształt członków i członkiń. I tutaj Ewa wspomniała o tym, że w tym momencie dopiero tak naprawdę dopiero zaczynamy być spółdzielnią, do tej pory działaliśmy w formie stowarzyszenia, natomiast no to też nam nie przeszkadzało realizować właśnie tych takich spółdzielczych celów i form działania. Spółdzielnia jest o tyle nowatorska, że ma nie tylko dla tej jednej grupy ludzi jak najlepiej dostarczać żywność i do sklepów, ale jednocześnie ma być wylęgarnią dla innych, czyli takie startupy kooperatyw, którymi my się opiekujemy, ze wspólnym magazynem i ze wspólnym know-how, czyli uczymy, chcemy. Warszawa jest ogromna, my mamy tylko dwa sklepy w dwóch dzielnicach i chcieli, nie mamy my z tą 500-osobową grupką możliwości prowadzić więcej sklepów, więc mamy nadzieję, że powstaną
kooperatywy córki w innych dzielnicach, które po prostu będziemy, czyli powiększać nasz wpływ społeczny, środowiskowy i tak dalej. Niestety minął nasz czas. Na pewno mamy już osoby z następnego panelu, ostatniego. Czy tutaj są osoby z następnego panelu obecne? Bo widziałam, że Gosia Tracz wyszła. Była prowadząca też wyszła. Antonina Samecka będzie miała dłuższą prezentację, znaczy opowie więcej o w Parku Kobiet niedługo. A ja wam wszystkim bardzo dziękuję i zapraszam panelistów trzeciej debaty.